Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witamy was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle co myślisz? Odcinek numer? Mamowy. Mamowy, przyjechała mama. Przyjechała moja mama. Przyleciała właściwie i było to wydarzenie. Było to wydarzenie, które wstrząsnęło lokalną społecznością, nami samymi, naszymi futrzanymi przyjaciółmi. Aż normalnie ognisko było z tego powodu. Tak, co było też niedawno w wideo, serdecznie polecamy. Ja z moją mamą, to nie będzie smutny odcinek, tylko dam wstęp, że jakby sporo przeszliśmy i sporo się wydarzyło w naszych życiach, ale udało nam się wszystko poukładać i mamy ze sobą naprawdę spoko kontakt. I moja mama jest raczej wyluzowaną osobą. Tak. Prawda? Nie bałem się tego, że wiecie, że muszę coś ukrywać, wstydzić się, czy o czymś nie mówić, czy ja będzie jakaś siara. W ogóle jakby nie było tych emocji we mnie, co uważam, że jest bardzo fajne w takiej relacji. No więc odebraliśmy moją mamę. A, i ważne, moja mama jest na tyle samodzielną osobą, że potrafi sama wychodzić z domu w obcym kraju i też po angielsku się porozumiewa, więc nie wiesz, co chodzi. Albo nie każda mama wyszłaby. Wiesz. Moja by nie wyszła. Tak, tylko że tłumaczę, żeby twój śmiech, wiesz. Nie, nie, ale też to było o tyle wiekopomne wydarzenie, ponieważ po pierwsze, pierwszy raz ktoś u nas nocował tutaj w Barcelonie, w ogóle nawet na jedną noc, a tak. Było to na 7 dni. Oraz nigdy twoja mama nie przyjechała do nas na noc. Zawsze, gdy do nas przyjeżdżała w Warszawie, to wpadała na kawę na kilka godzin, tak. Czy coś takiego. Więc wiecie, to było takie... To było takie przełomowe wydarzenie. Spała, uwaga, uwaga, w miejscu, gdzie nagrywamy na green screenie. W biurze. Na tak. Nim spała właściwie. Tak, właściwie na nim, bo teraz mamy tak zamontowany green screen, że jest na ścianie i połączony jest z podłogą. Także właściwie spała na green screenie. Mogliśmy zrobić zdjęcie i zamiast greena wstawić jakieś chmurki czy coś. No. W ogóle mieliśmy jeszcze plan i oczywiście zapomnieliśmy o nim, bo mamy tam drukarkę. O Jezu. I mamy bezprzewodowe połączenie, wiecie, komputer z drukarką. I mieliśmy plan, żeby jak mama będzie tam wieczorem, wiecie, już jakiś chilling książka, żebym wysłał do wydrukowania jakąś kartę pod tytułem Monika, wiem, gdzie jesteś, znajdę cię, czy coś takiego. Wiecie? Wiemy, co zrobiłaś z zeszłego lata. Z zeszłego lata, tak. Jakieś taką wiadomość, żeby je wysłać. Ale oczywiście zapomnieliśmy, więc żart nie wyszedł, a byłby na pewno super TikTok i by się ekstra klikał. Sorry. Pewnie nie, ale mieliśmy taki pomysł. O samym odbiorze z lotniska mówiliśmy w poprzednim podcaście, także serdecznie zapraszam, bo wtedy też była małe zamieszanko nastąpiło na samym lotnisku. Jak zawsze. Jak zawsze. Mi się podoba mood mojej mamy, która jest zawsze taka, wiesz... Chill out i jakby spoko, damy radę. Spoko, ziom. Będzie dobrze i jakby wiecie. Okej. Okay. Bardzo mi się to podobało. Tak. To, co się wydarzyło na tym wyjeździe, to wydarzyła się też inna wiekopomna wyjeździe mojej mamy do nas. Inna wiekopomna rzecz, ponieważ po raz pierwszy w życiu dowiedziałem się, co robi moja mama zawodowo. Oj, tak. Znaczy, to nie jest tak. Ja wiedziałem, że moja mama, w jakiej branży moja mama pracuje, w jakiej firmie moja mama pracuje, nawet z nazwy, i mniej więcej jakie ma stanowisko. Ale nie wiedziałem, o co właściwie chodzi w tej pracy. Jakby, co ona robi na co dzień? Poza tym, że ma milion spotkań i tak dalej, ale co ona właściwie robi? Tak. No i ona zaczęła nam opowiadać. Nie możemy niestety wam powiedzieć rzeczy, no bo to jest jakby życie zawodowe mojej mamy, ale po prostu były to fascynujące, naprawdę, a tak bez ironii. Nie, fascynujące historie. No. Więc jestem taki, wow, mamo. Respect, mother. Tak, to było to. Ważnym elementem jest też to, że moja mama była kilka razy już w Barcelonie. Co prawda ostatni raz chyba 8 lat temu, ale poprzedni raz w sensie, ale zobaczyła już dzięki temu wszystkie te podstawowe turistas, wiecie, rzeczy do ogarnięcia, typu no bo twoja mama, Parguel i jakieś tam inne rzeczy. Twoja mama to jej największa miłość? To Messi, no. Który oczywiście był związany do niedawna z FC Barcelona, więc ona jest stałą kibicką. Ale teraz piłkarską. Nie wiadomo, jaka jest decyzja w końcu. Powiedziała? Nie, nie powiedziała. Bo on przeszedł teraz, nie? Tak, chyba do jakiejś francuskiej. Tak. Nie wiem, nie chcę tutaj teraz też wam no właśnie. Więc nie jest to rozwikłane, czy będzie dalej fanką FC, czy Barcelony w sensie, czy pójdzie za Messim. Nie wiemy tego. To jest cały czas w fazie nierozwikłanej. Tak, tak, tak. To są trudne decyzje, moi drodzy. To są trudne sprawy. Moja mama poznała kilku moich znajomych. I to w takich sytuacjach... Różnych, ale takich rozrywkowo, wiecie, rozrywkowych. Tak. Z dwójką na obiadku, na lunchiku, jak dorośli ludzie, spotykają się na lunche. Tak.
i spacer na plażę. Dorosłe życie. Tak. A dwójkę poznała właśnie w pamiętną noc, gdy myśleliśmy, że spłoniemy. A tak się nie wydarzyło. I powiem ci, że jak, tak, jak ludzie mają, że często się boją albo nie chcą, wstydzą się swoich mam, czy boją się przedstawiać znajomym, że będzie jakaś siara, że będzie coś głupiego. Ja tego nigdy nie miałem. Moja mama, nie wiem, jakoś nigdy nie robiła takich rzeczy. Twoja mama jest na luzie. Ona jest taka obiektywnie dosyć młoda. No tak, i jest. Dosyć taka na czasie, nie? Ma poglądy podobne do twoich, no tak, na wiele spraw, więc jakby myślę, że to jest dużo ułatwienie, nie? To prawda. No. Dzisiaj nawet w dzień wyjazdu, w sensie, nawet puściłem jej Kasię Babis i powiedziała, że no, ciekawe, ciekawe, fajna dziewczyna się wydaje. Hmm. Także może na kawcie by poszła. Może teraz zostanie fanką tego, YouTube'ów. Będzie oglądała kanały komentarze. No, oby nie te. Oby nie te. Te. No. Dużo chodziliśmy. Dużo chodziliśmy. Moja mama w ogóle ma iPhone'a i w iPhone'ie jest taka... No tak, iHealth czy coś takiego. IHealth, nie wiem, coś tam. No te, i to wam liczy kroki. No więc jak moja mama to odkryła, że coś takiego istnieje, to ona jest tym zakochana. Bardzo lubi spacerować i ogólnie tak chodzić, poruszać się. Cały czas liczy, patrzy, ile zrobiła kroków. Jak jej wyskakują serpentyny, że zrobiła ileś tam kroków, to po prostu rekord pobiła. Wszystkim pokazuje. Kilka razy nam pokazywała, że jakieś rekordy pobijała, ale takie rekordy w sensie bardzo dumna jest naprawdę tego. Duże były to. Po 20 tysięcy? Tak, no wiecie. Bo my chodziliśmy dużo z nią, ale oprócz tego ona chodziła też sama. Tak, nie? No bo wiecie, no my pracowaliśmy albo mieliśmy jakieś inne zajęcia. Jakbym przeszedł 20 tysięcy, to bym już nigdy nie wstał. Już. Już byś nie przeszedł więcej. Ja bym musiał pójść prosto na cmentarz chyba w jedną stronę. Po prostu i tam się po prostu położyć i już jakby żegnamy się. No dobra, ale co, byliśmy na Barcelonecie. Tak. Byliśmy w jakichś jedzonkostwach. Tak, byliśmy w Sea Jazz. Byliśmy na cały dzień na plaży. Tak, nasza ostatnia, no tak nam się wydaje, już wyprawa do Sea Jazz no tak, w roku, bo, wiecie, no bo wiecie, wrzesień. Super jest w mojej mamie też to, że ona lubi takie filmy, mam wrażenie, przynajmniej częściowo oczywiście, bo te gusta są różne, jak my lubimy. Czyli lubi horrory, wszelkiego rodzaju dreszczowce, thrillery i tak dalej. To jest jedna kategoria. A druga lubi obyczaje, dramaty i tak dalej. Tak, tak, tak. Czyli wiecie, siostry, jedna z nowotworem, a z drugiej strony odrywanie sobie łbów i strzelanie do zombie. Znaczy ja mam wrażenie, że twoja mama ogólnie wychodzi z takiego, że lubi wszystko. Nie, moja mama większość. Nie lubi dużej części jakichś filmów. Nie lubi na przykład wszystkich superbohaterów. A, nie ona, ale jakichś takich filmów akcji sensacyjnych nie przepada to może za nimi. Ja dlatego tak myślę, bo ona nie przepada za tym, co my nie przepadamy. Tak, tak, po dokładnie, prostu i dokładnie. Dlatego ona jest taka, że się dopasowuje. Czy na przykład jedzenie, jak przygotuję obiad, jak zrobiłem swoje słynne makaron z krewetkami, Jezu, czy coś nie mogła innego. Skończyć tylko komplementować. Ja przez całe życie nie dostałem tyle komplementów od mojej mamy. Jakie składniki tam będą. Po prostu przygotowałem, wszystko było zjedzone, tak jak on. Ja jemu coś zrobię, on nawet nie wie, co dostanie na tym talerzu, on to zje, a to mogłoby tak. być kamienie. I powie, że super i super. Tak, i to samo. Filmy wybraliśmy, super filmy. Widzisz, to jest właśnie, to są ludzie bezproblemowi. To są ludzie, którzy... Człowiek bez problemu. Ja po prostu... To jest twarz. Bez problemowców. Ona jest zawsze chętna iść gdziekolwiek i robić cokolwiek. Mam wrażenie, że ona jest bardzo ciekawa świata. O Jezu, tak, tak, tak. I takich nowości, co się wydarzy. I słuchajcie, Drag Race, czy wiecie, RuPaul Drag Race. No i była wersja hiszpańska, Drag Race Espania. No i skończyła się, pierwszy sezon się skończył. No i wszystkie te uczestniczki drag queenki wyruszyły w taką trasę tutaj lokalnie po Hiszpanii z takim jakby spektaklem, gdzie pokazują, wiecie, trochę lip-synku, trochę tańca, trochę jakichś performance'ów artystycznych. Każda ma jakiś tam czas dla siebie, jest czas wspólny i tralalila, wiecie. Ogłosili to już kilka miesięcy temu, gdy już było wiadomo, że moja mama przyleci do nas. No i było wiadomo w jakim terminie, bo już kupiła też bilety samolotowe. No i wtedy ogłosili, że będzie akurat w tym czasie to ten spektakl w Barcelonie. Ja wiedziałem, że moja mama nie ogląda, w sensie nie dlatego, że ją to brzydzi, uważa to za głupie czy coś, tylko po prostu, nie wiem, nie leży to w kwestii zainteresowań, ale też
nigdy nie widziała tego, więc po prostu jest neutralna, nie ma zdania na ten temat. No tak. Na ale dobrą... docenia jakby spektakle teatralne, kreacje różne, sztukę i jakby wiecie. Więc wiedziałem, że w ten sposób będzie, może być przynajmniej tym zainteresowana. Więc jej zapytałem, ona powiedziała, że super, super oczywiście. No więc poszliśmy. Cokolwiek. Więc poszliśmy. Girl. Po pierwsze, nie było napisane ile to trwa. Trwało to 3 godziny. 3 godziny. Co ogólnie jest spoko. Okay, super, tak. No bo jeżeli fajnie jak to coś trwa dłużej, jeżeli zapłacisz, tym bardziej, tak. Jeżeli to jest fajne. A zaraz przejdziemy do tego. Tylko problem był jeden. Nie było tam żadnego baru. My wchodzimy tam do środka, do budynku i pytamy, gdzie jest bar, żeby kupić sobie po prostu jakieś picie, bo już wiecie, nie szliśmy do jakiegoś sklepu spożywczego przed, bo też nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli wnieść, różnie to bywa z zasadami. Więc chcieliśmy po prostu kupić sobie coś do picia, zwykłego. A pani mówi, że bar jest zamknięty. Więc my tacy, no dobra, no ale będzie to trwało godzinę, półtorej pewnie, no dobra, no przeżyjemy, nie? Ale... O tyle dziwna sytuacja. Że była tam normalna klatka schodowa, ponieważ mieliśmy miejsca na piętrze. Na balkonie. Tak, no więc wchodzimy sobie grzecznie klatką schodową. No i z klatki schodowej są wielkie, przeszklone, otwarte drzwi. Tak na pół piętrze. Na jakby. Bar, przy którym siedzą ludzie dookoła baru. I my tacy może nie zrozumieliśmy się z tą panią. Może tak, albo po prostu ona jakieś miała błędne informacje, czy cokolwiek, tak? Tak. No więc wchodzimy tam. Z mamą, wiecie, sobie po prostu wchodzimy, ale tak rozglądałaś, tak patrzymy, że niby się. Jest ten bar i ludzie siedzą i piją, ale tam nie było butelek i to było jakieś... I ci ludzie tak na nas też patrzyli i byliśmy, co się dzieje, nie? Tak. W tym momencie się zorientowałem, że jest to Wipro, który nie wyglądał jak Wiprum, ponieważ był wielki, otwarty, przeszklony. Nie było napisane, że to jest Wiprum, nikt nie stał przy wejściu. Tak, jakby każdy, i drzwi były otwarte, każdy tam sobie mógł wejść i jakby nie było to oczywiste. No dobra. No, ale nic się nie wydarzyło, wiecie. No, on powiedział, dobra, pomyłka. Słuchajcie, to jest chyba Wiprum, wycofajmy się. Zaczynamy się wycofywać i nagle ktoś krzyczy. Jakiś typ, jakiś chłopak łapie, znaczy nie łapie, ale daje mi tak znać, tak mi pokazuje, żebym podszedł do niego, bo gdzieś tam otoczony nie wstawał. No więc ja, no dobra, nie wiem co się dzieje, jakby podejdę na chwilę. No i on mi mówi, że ładnie wyglądam. I przez ten moment, że on mi to powiedział, to był ten moment, który mi zabrakło, żeby uciec przed ochroniarzem, który uszedł do nas zbliżał. Tak, w tym momencie, gdy ten koleś mu to mówił, że ma fajny kombinezon, to podszedł do nas ochroniarz i chciał nas wyrzucić, więc my byliśmy tacy... Taka totalna żenada. Nie może być gorzej po prostu, nie? Ale przynajmniej dostałeś komplement. Tak, dostałem przynajmniej, jestem bogatszy o komplement, super. Dostaliśmy się na swoje siedzenia. Tak, usiedliśmy i było super, ale była taka moment cringe'owa, ja jego przeżywałem. Występowali ludzie w większości nie hetero, no i niektóre te fragmenty były takie mocno seksualne. Aha, w tym sensie. Jakby wiecie, a wiecie o co chodzi? To jest ten moment, gdy jesteście dzieciakami i jest jakaś scena seksu w filmie i nie wiem, możecie pisać w komentarzach, jeśli oglądacie, słuchacie nas na YouTubie, co robili wasi rodzice, bo niektórzy mówili, żeby zamknąć oczy, niektórzy, żeby się odwrócić. Co robili twoi? Ja pamiętam taką scenę ze strasznego filmu, jak oglądałam z mamą, to ona się śmiała. Ale nic nie kazała ci. Nie, no ja się czułem, też się śmiałam, ale czułem, wiadomo, no, ale jakby nie było jakiejś takiej... Nie, u mnie było, żebym się odwrócił. Naprawdę? Twoja mama mówiła, żebyś się odwróciła? Tak. Ale to ile miałeś lat? Z 5 chyba, nie 15. Nie, no, byłem tak z 8. No, a nie, takiego. No to ja mówię już, jak tak miałem więcej. No ale dobra, ja mówię o dzieciństwie. Jezu, ja nie pamiętam. Ja nie oglądałem takich zboczonych filmów, jak miałem kilka lat. Co to za dom? Ale ja nie mówię, że oglądaliśmy Blanko porno. I Pinto, pornosy. Mama włącza porno i odwróć. Nie było tak. Boże, na przykład film Mucha, tak? I co tam było? Było coś takiego? Tak, była taka scena tak, kazała ci się odwrócić, gdy była scena seksu w musze, ale nie miała problemu z tym, że człowiek zamienia się w muchę? Nie, to nie było problemem nigdy u mnie w domu, że ludzie się zamieniają w zwierzęta. Dobra, ale poczekajcie, bo ja muszę tutaj po prostu wkroczyć, bo my przed tym przedstawieniem byliśmy na tapasach. I byliśmy na tapasach i zamówiłem dużą sangrię kawę, czyli białą sangrię, ponieważ chciałem jakby wypić z teściową i pokazać jej, co to jest. Ja nie jestem fanem czerwonej tradycyjnej sangrii. No i jej bardzo smakowało, ale wyszło jakoś tak, nie z mojego powodu, że ja wypiłem, no nie wiem, ze 3/4. Ja wypiłem 0, bo jakby nie piję, a tak. Moja mama wypiła, nie wiem, ze 2 lampki. Ja no, nie, a to było tak z litr, nie? I ogólnie to nie było dużo, nie byłem jakiś, nie wiadomo. Więc ja byłem tu, moja mama była tu,
A madam był tu. Tak, ale to, i, to nie, i mój stan umysłu był spoko, choć piję ostatnimi czasy mniej alkoholu. Problem był taki, że po pierwsze, nie było picia, a zaczął mi się już robić taki po prostu kapeć, wiecie, jak wypiliście. No jak to po alkoholu, no. A po drugie, w trakcie tego przedstawienia strasznie mi się siku zachciało. I byłem po prostu tą osobą, wiecie, zawsze zastanawiałem się, jak przychodzi ktoś do kina czy coś i po prostu musi wstać i iść siku, ale pomyślałem, nie, po prostu nie pójdę w trakcie, bo nie wiem, co ominę, wolę po prostu tutaj się skręcać, ale no nie pójdę. I wytrzymałaś. Wytrzymałem. Okazało się, że to jest tak długie, że przerwa była w trakcie. Tak, była 20-minutowa przerwa. I wtedy pobiegłem. Do tej cringe'owej jeszcze wróćmy, bo nie dokończyłem. No i oczywiście tam było. No i przeżywałem taką cringe'ową. Mama siedzi obok, a tam, wiecie, jakieś ruchy posuwiste mężczyzn będących w samych majtkach z osłoniętymi dupami. Więc było to takie... Znaczy, nie było to dla mnie żenujące czy coś, no bo jakby... Tak ludzie uprawiają seks. Tak ludzie nie hetero uprawiają seks. Moja mama to wszystko wie i jakby nie ma z tym żadnego problemu, bo jest... nie wiem, normalna. Ale no mimo wszystko zawsze jest gdzieś tam cringe'owa taka. No i przeżyłem to. Znowu. Cofnąłeś się do dzieciństwa? Tak, cofnąłem się do dzieciństwa niechętnie i to przeżyłem. Ale jakby bez wiecie. Przedyskutowaliście to? Nie, bo co tu dyskutować? Nie wiem. No nic, chyba nie ma do dyskusji. Nie chcesz zadzwonić do niej? Nie, z terapeutką porozmawiam. No. Wróciliśmy do domu, byliśmy tacy już padnięci. Po prostu maksymalnie. To była sobota, jakby wieczór. Jak to się skończyło, to była, nie wiem, godzina 23. Tak. Teoretycznie moglibyśmy jeszcze, nie wiem, gdzieś się przejść na jakieś drinka czy cokolwiek, ale w ogóle nawet przez ułamek sekundy o tym nie pomyślałem. Pierwsze co, po prostu chcę dojść do sklepu, kupić picie. Chcę do domu! Chcę do domu, chcę do łóżka i chcę po prostu mieć spokój święty. Niedzielę spędziliśmy w domciu. Nikt nie wyszedł z domu, nawet nie, moja mama. Ale moja mama była zmęczona, wiesz. No, no ona jest dużo. Dosyć młoda, ale mimo wszystko, wiecie, ja mam 31 lat, więc moja mama, możecie sobie policzyć, ile może mieć, więc ma więcej. Nie mniej. To by było dziwne, gdyby moja mama miała mniej lat niż ja. Ale na przykład Krzysztofowi Biszowi się to udało, więc... Ja pamiętam, kiedyś miałem koleżankę w podstawówce. Która była starsza od swojej mamy? Nie, ale była ciocią kolesia, który chyba był jakoś w jej wieku, czy coś takiego. To jest zbyt skomplikowane. Nie znam się na tematyce. Ja kocham telenowele, ale to jest zbyt skomplikowane dla mnie. Przyszedł ostatni dzień. Był spacerek. Były lody. Lody były pyszne. I lotnisko. No i tak, zawieźliście moją mamę na lotnisko, poleciała. I jak się czułeś żegnając się z mamą? Nie będę ukrywał, no czułem jakiś tam smutek, no bo jakby nie widziałem jej prawie rok i pewnie nie zobaczę jakoś w najbliższym czasie. Cieszyłem się z tego czasu, który spędziliśmy razem, ale no, nie będę ukrywał i nie będę wam coś ściemniał, że my mamy gdzieś tam swoje życie i swój świat po prostu, w którym wiecie, żyjemy my dwaj i nasze kotki. I nie jest to tak, że męczyłem się z moją mamą, było mi źle czy coś, bo bardzo się cieszę, że przyjechała i uważam, że fajnie spędziliśmy czas, ale no też cieszyłem się na powrót po prostu naszego życia i tego, że leżymy w gaciach i dłubiemy sobie w nosach. Wiecie, no przy mojej mamie nie robiliśmy tego, no bo... Wiecie, ile nie dłubaliśmy w nosach? Nie, ja wczoraj wieczorem się przełamałem i dłubałem już w łóżku w nosach. Nieźle. Bo pytałeś się nawet, co tam... A, tak, było. Było, jakie znaleziska. Było fajne znalezisko. Słuchajcie, no z mojej strony, no to tak naprawdę było wszystko super i spoko. Jakby no to fajnie. Nie było żadnych spięć ani nic takiego. Tak. Jestem zadowolony. Ja też. Moja mama już grozi też przyjazdem. Ale swoim bratem, tak? No być może. To by była dobra opcja. Później ci wytłumaczę dlaczego. Później. Tak, bo z moją mamą już to obgadaliśmy. Dlaczego byłaby to dobra opcja. Okej, okay, dobrze. Dobrze. Fajnie. Tak. Kochani, dziękujemy wam bardzo za ten jakże rodzinny family content, bo my jesteśmy właśnie family content, family frost happy family. I happy family również. To my. Pa! Pa.